Platforma Obywatelska przeżywa właśnie prawdziwy kryzys. Z jej szeregów odchodzi właśnie ważny polityk, który o swojej decyzji poinformował na Twitterze. To zszokowało internautów. Są wstrząśnięci. Platforma Obywatelska traci właśnie czołowego polityka, który postanowił odejść z partii. Jego decyzja była bardzo trudna, ale nie widział on innego wyjścia. O szczegółach Michał Boni postanowił poinformować na swoich social mediach. Platforma Obywatelska straciła ważną postać. Media obiegła informacja, która to ostatnio pojawiła się na Twitterze Michała Boniego. Polityk oficjalnie ogłosił, że odchodzi z Platformy Obywatelskiej. Wszystko z powodu nieporozumień z partią, jakie pojawiły się niedawno w kwestii wyborów do Europarlamentu. Jest to kluczowe wydarzenie dla PO, do którego partia przygotowuje się od dłuższego czasu. Kontrowersje wzbudziły oficjalne listy wyborcze, na których Michał Boni pojawił się, ale miejsce, które mu zaproponowano, nie jest dla niego satysfakcjonujące. Zasugerował, że w tej sytuacji nie ma szans na zwycięstwo. Chcę startować z koalicją europejską i robić dobrze to, co robiłem, ale muszę mieć jakąś szansę. Nie dano mi jej. Polska musi wygrać, a ja będę jej służył w każdy możliwy sposób. Platformo, może do zobaczenia. Czytamy wpis, który poruszył internautów. Niektórzy użytkownicy Twittera uznali, że jego powód odejścia jest kuriozalny. W końcu z 5 miejsca również można otrzymać mandat w Europarlamencie. Z pewnością znajdą się osoby, które na liście będą szukały właśnie Boniego i to na niego oddadzą swój głos. Nie powinien więc się poddawać. W końcu chodzi o przyszłość Polski i Europy. Panie Michale, ale i z 5 miejsca startować warto. Proszę nie rezygnować. Partia ma swoje kalkulacje. Trudno? Trzymam kciuki, czytamy komentarz użytkownika. Decyzja Boniego o odejściu zdaje się być jednak ostateczna.